Czego nie mówią osoby z depresją? Część druga. Dzisiaj dokończę ten projekt. Dawno nie byłem tak skoncentrowany. Problemy z koncentracją w depresji są powiązane z aktywnością przedniej części zakrętu obręczy. Przednia część zakrętu obręczy zauważa wszystkie nasze błędy, odgrywa ważną rolę w obwodzie odpowiedzialnym za ból, a także wzmaga tendencję do rozpamiętywania wszystkiego, co nam poszło nie tak. Serotonina jest bardzo skoncentrowana w przedniej części zakrętu obręczy, dlatego problemy z koncentracją wiążą się m.in. z jej niższą aktywnością. Nikt na mnie krzywo nie patrzy. Osoby w depresji często odnoszą wrażenie, że znajomi krzywo się na nich patrzą, wyśmiewają lub też ignorują. Jedno z badań pokazało, że osoby z silniejszymi objawami depresji oraz osoby obciążone ryzykiem wystąpienia depresji częściej interpretowały neutralny wyraz twarzy, jako naznaczony emocjonalnie. Częściej również niewłaściwie interpretowały neutralny wyraz twarzy, jako wyrażający smutek. Nawet jeśli obrazek nie zawierał żadnych emocji, ich mózgi dodawały wartość emocjonalną. Z łatwością podejmuje wszystkie decyzje. W depresji osoba chora może mieć wrażenie, że każda decyzja, jaką podejmie, jest niewłaściwa. Po prostu silnie reaktywny układ limbiczny, odpowiadający za emocje, przytłacza korę przedczołową, która odpowiada przede wszystkim za racjonalne myślenie. Ciężko w takiej sytuacji się skoncentrować i wybrać opcję, która z większym potencjałem zakończy się pozytywnie. W ogóle nie ulegam pokusom. W depresji wzmagają się nasze nawyki, takie jak impulsywność, słaba umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, odkładanie spraw na później, czy nawet uzależnienia. Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj pradawny obszar podkorowy, znajdujący się pod powierzchnią mózgu, o nazwie prążkowie odpowiada za nawyki i szukanie szybkiej przyjemności. Składa się z dwóch części prążkowia grzbietowego oraz jądra półleżącego. Właściwe funkcjonowanie jest silnie uzależnione od dopominy. Prążkowie grzbietowe to obwód mózgowy odpowiedzialny za przyzwyczajenia, kontroluje większość naszych dobrych i złych nawyków. Jądro półleżące to tak zwany mózgowy imprezowicz. Jest w dużej mierze odpowiedzialne za zachowania impulsywne. Takie właśnie jak nadmierne obiadanie się słodyczami, czy nawet uzależnienie od narkotyków. Z powodu mniejszej aktywności dopaminy, czynniki motywujące jądro półleżące to rzeczy powodujące uwolnienie dużej dawki dopaminy. Takie właśnie jak śmieciowe jedzenie, narkotyki, hazard czy pornografia. Kocham grać Świadkówkę. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu zagram? W depresji rzeczy, które sprawiały nam przyjemność, powoli tracą taką pozytywną moc. Ograniczona aktywność w półleżące, między innymi tłumaczy, dlaczego nic nie sprawia nam przyjemności. Z racji tego, że moją pasją jest siatkówka, bardzo alarmującym znakiem byłaby sytuacja, w której tracę radość z wykonywania rzeczy, które dawniej sprawiały mi sporo przyjemności. Impreza Dużo znajomych? Nie, no, świetny pomysł. No niestety, depresja jest chorobą, która izoluje. Wynika to z rozstrojonego systemu działania oksytocyny, tak zwanego hormonu miłości. To powoduje, że osoba chora nie czerpie satysfakcji z bycia wśród ludzi. Relacje stają się bardziej skomplikowane, ale wynika to z działania hormonów w mózgu.